Czołem, z tej strony we szybkim wstępie do filmu dzisiejszego, którego autorem jest Kobra, ja, czyli Red Two. Chciałem prosić Was o taką rzecz. Zanim zapoznacie się z filmem, w którym Kobra prezentuje swoje odczucia dotyczące kamuflażu i munduru wykonanego przez ekipę irytującego historyka, mundur w kamuflażu Legon, zapoznajcie się z filmem właśnie irytującego dotyczącego historii powstania, historii nazwy i tak dalej, tego kamuflażu i tego munduru, będziecie mieli większą jasność sytuacji. Następna sprawa, żałuję tylko, że w filmie, który Kobra nakręcił, nie ma takiego drobiazgu jak jego opinia dotycząca właściwości kamuflujących, jak on się czuje, jak on to odbiera. Mam nadzieję, że kiedyś uzupełni, czyli zrobi jakąś erratę do swojego filmu. A mam nadzieję, że te kilka zdjęć, które zrobił i które zamieszczam, nieco pokażą Wam, jak ten kamuflaż działa w terenie. Mamy teraz jesień, więc na pewno będzie działał fajnie, podobnie jak na przykład szwajcarski Alpentarn. Ale no, może w innej porze roku będzie troszeczkę inaczej to wyglądało. Także mam nadzieję, że film ten jest dopiero pierwszym filmem o Legunie. Oddaję głos Kobrze. Witam wszystkich serdecznie. Tym razem ponownie znajdujemy się na strzelnicy w Rybniku. Tym razem nie ja organizuję strzelanie, tylko przyjechaliśmy na zaproszenie. Troszkę sobie postrzelamy, a jako, że znajdujemy się na strzelnicy, to po strzelaniu omówię mundur, który mam na sobie, czyli mundur od irytującego historyka w kamuflażu Legun. Lecimy strzelać. No i jesteśmy po strzelaniu. Fajna była zabawa. Trochę się człowiek podszkolił. I tak jak obiecywałem, troszkę opowiem o tym mundurze. Mundur zakupiony w maju. Troszkę w nim chodziłem, także można coś powiedzieć. Mundur w kamuflażu Legon od ekipy irytującego historyka. Przez niego stworzony kamuflaż. Przez niego jest produkowany i przez niego jest sprzedawany. Producent deklaruje 100% polskiej produkcji, materiałów i tym podobnych rzeczy. Mundur składa się z spodni i bluzy. W spodniach jest 6 kieszeni, boczne kieszenie na rzep z jednej strony, jak i z drugiej strony. Kieszenie kolejne, małe, oraz z tyłu kieszeń na zamek zapinana. Dodatkowo spodnie mają ściągacze na kostkach, na rzepy oraz ściągacze pod kolanami. W spodniach są wszyte specjalne stawki na wkłady miękkie. Tkanina, z której jest ten mundur wyprodukowany, jest to tkanina Pentor ze splotem wzmocnionym Ripstop. Tkanina Pentor jest troszkę lepsza gatunkowo niż są polskie mundury produkowane. Cały wzór tego munduru, kroju, jest inspirowany polskimi mundurami, wzór 2019, amerykańskimi oraz wojsk ukraińskich. Bluza składa się z kieszeni na piersi, na rzepy, kieszeni na rękawach, na zamek. Na kieszeniach są naszyte panele na rzepy, które są jeszcze tak fajnie zrobione, że można tu sobie włożyć długopis lub coś podobnego. Oraz w kieszeni wewnętrznej. Jedna kieszeń wewnętrzna i tu jest druga kieszeń na zamek. Czyli też 6 kieszeni. Z tyłu bluzy w tym miejscu są zrobione specjalne zakładki. Jest to dobry pomysł,
ponieważ przy ruchu do przodu lub pochylaniu się rękawy nie podciągają się pod łokieć. Sam mundur ma 4 panele na rzepy, 2 boczne oraz 2 na tak zwane imienniki. Wszędzie są stosowane rzepy. Moja wersja jest to wersja pierwsza, tak zwana limitowana. Sam irytujący historyk nazywają Dąbasiak. Z tego powodu, że większość mundurów uszytych było wyekspediowanych do wojsk walczących w Donbasie, wojsk ukraińskich. Są do kupienia już nowe mundury. Ta, tak jak mówię, wersja limitowana, było ich około 100 sztuk. A teraz, które są do kupienia, to są mundury, które są już wprowadzone, pewne poprawki, które mówili użytkownicy tych mundurów, co należy poprawiać. No reszta, tak jak widać, szczegóły to już dokładnie w domu. Jak go ściągnę, to pokażę dokładnie, omówię, jakie są jeszcze jego zalety i wady, które zauważyłem do tej pory. No i jestem już w domciu, jeszcze tylko łyk yerby i lecimy dalej z tematem. Więc tak, mundur Legun, co jeszcze zapomniałem powiedzieć, w bluzie również są miejsca na wkłady miękkie. Wkłada się specjalny wkładzik, który zabezpiecza łokcie kolana. Zapomniałem jeszcze dodać, że skład tej tkaniny to jest 50% bawełna i 50% poliester. Gramatura wynosi 250 gram. Sam irytujący wspominał, że mundury te mają wszyte tak zwane cywilne suwaki oraz rzepy i da się to odczuć, ponieważ no nie są najlepszej jakości, nie jest to górna półka, ale no taki był wymóg sytuacji po wybuchu wojny w Ukrainie. No z rynku wymiotło wszystko, tak? Wszystko zostało wysłane, wyekspediowane. Ciężko było cokolwiek dostać, więc brali na składach to, co mają. I na przykład jedną z takich zauważalnych wad w tych rzepach, że one są słabe, to tutaj te ząbki chwytne, te pazurki w rzepie po prostu odpadają i za chwilę, no urywają się i za chwilę nie będzie tu nic. Nie będzie się to trzymać. Mam nadzieję, że w następnych będzie to poprawione, będą lepszej jakości. Co mogę powiedzieć jeszcze? W spodniach jest fajna rzecz. Otóż praktycznie z tyłu pleców przy pasie jest poszerzenie z takim miękkim wkładem. Jest to dobra rzecz, jak ktoś na pasie nosi dużo oporządzenia, to mu się po prostu pas nie będzie w nery tak zwane wbijał i odciąża trochę plecy. Wadą, jak dla mnie brakuje w spodniach jednej rzeczy, otóż jakiejkolwiek regulacji w pasie. Wiadomo, jak jest z rozmiarami, ludzie mają też różne wymiary, więc ciężko jest cokolwiek dopasować. Według mnie powinno być choćby coś takiego, czyli zwykłe tasiemki, żeby szło sobie doregulować ten pas. No ktoś może powiedzieć, dobra, zapniesz sobie pasek, tylko okej, wciągniesz spodnie za przeproszeniem na żyć. Zanim zapniesz ten pas, mając tu masę oporządzenia, no to trzeba garściami trzymać całe te spodnie, żeby ci nie zleciały z powrotem na kolana, a tak by były wyregulowane w pasie, trzymałyby się na biodrach, tak? Kolejną, jak dla mnie, wadą w tych spodniach jest to, że zamiast guzika przy zamku jest rzep. Ten rzep to jest najczęściej używana rzecz w spodniach. I przy tej jakości to za chwilę to w ogóle nie będzie trzymać, tak? Więc ja już stwierdziłem, że jak mi przestanie łapać ten rzep, to po prostu wszyję tu guzik. Najprostsza rzecz, tak? Guzik i będzie po sprawie. Co do jakości całego materiału,
No był już dosyć sporo razy prany. Jak widać, kolor nie ma tendencji jak na razie do blaknięcia. Tak jak na przykład się to zdarzało często w polskim WZ Wzór 2010. No tam po kilku praniach to praktycznie był wypłowiały, cały siwy. Jakość wykonania widać, że dobrze jest to wszystko poszywane. Więc jak ktoś by chciał, bo teraz widziałem na sklepie u irytującego, że nie tylko są całe komplety, bo w te pierwsza partia to można było kupić tylko i wyłącznie cały komplet. Nie każdy chce mieć cały komplet. Ja na przykład lubię kupować tylko spodnie. Bluzy nie bardzo mnie interesują. Ale było, to kupiłem w całym komplecie. No i koszt całego kompletu też nie należy do tanich. A teraz na sklepie jest możliwość kupienia osobno spodni, osobno bluz, jakieś koszulki tam są, narzetki i różne takie rzeczy. Jak tam kanapowy wrzuci link w opisie. Jak ktoś będzie zainteresowany, może sobie wejść, zobaczyć. Może go coś zainteresuje. Siedział święty Piotr przy bramie Ojrety, czytał se komunikaty z gazety. Wtem ktoś szarpnął bramę złotą, pyta święty klucznik, kto to? Leguny, my z frontu leguny. Wtem ktoś szarpnął bramę złotą, pyta święty klucznik, kto to? Leguny, my z frontu leguny. Ja na dzień dzisiejszy kończę i do następnych filmików. Cześć!